Cześć, tu Mateusz z Afory Polska. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o stacjach szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych DC. Zapraszamy. Poruszając się po polskich drogach, widzimy coraz więcej samochodów z zielonymi tablicami rejestracyjnymi, a trend ten będzie tylko wzrastał. Wskazują na to nie tyle prognozy, co historia naszych sąsiednich, bardziej świadomych ekologicznie krajów. Ekologiczne maszyny potrzebują energii. Oczywiście możliwe jest ładowanie samochodu z tradycyjnego gniazdka z mocą 2,3 kW, jednak w niektórych przypadkach zajęłoby to cały weekend. A my przecież musimy dotrzeć z punktu A do punktu B, znajdujących się nieraz na przeciwstawnych krańcach kraju, w optymalnym czasie. Dlatego właśnie wymyślono stacje szybkiego ładowania pojazdów. W zależności od producenta umożliwiają one ładowanie samochodów z mocą od 11 aż do 300 kW w przypadku Tesli. Nasza stacja ładowania Sola umożliwia ładowanie samochodu z mocą do 120 kW. Tradycyjnie, co to oznacza w praktyce? Otóż najpopularniejsze samochody poruszające się na naszych drogach mają baterie między 40 a 70 kWh. Są to samochody średniej klasy, średnich gabarytów. Oznacza to, że 120 kW stacja ładowania naładuje taką baterię w około 20 minut, o ile oczywiście ta bateria przyjmie taką moc, ale to już jest temat na inny odcinek. 20 do 40 minut. Przerwa na obiad, kawę i jedziemy dalej.